Wiem, że Nerwaryn robił jakąś tam AP, tą Kai'Sę, czy tam Kasię, jak to się mówi, nie mam pojęcia. Ale czad, on to zrobił źle, powiem tak po prostu. Trzeba poprawić pod redzie, bo jednak, no niedobrze, niedobrze. On zrobił pod Atak Speeda AP, coś takiego, że wiesz, no taki Warus ala, nie? Taki ala Warus, jakiś taki Ginso Hex, tych chyba, nie mam pojęcia, już nawet nie pamiętam, co on nam składał, nie? Ja zrobię pod Snajpera. Ja zrobię takiego Snajpera Kai'Sę, która będzie głównie zwubiła i tam przy okazji skuje, nie? Wiesz co chodzi? Spartiatix! Także filmy codziennie, co mam powiedzieć? Trochę wczoraj późno filmy, jeżeli widzieliście Mordekajzera, ale... O kurde, ty nawet dużo uderzyłem. Ta, dostał. Całkiem dobrze się tym strzela. Ja ogólnie gram pod tą AR, to się tak nazywa, nie? Ja pierdzielę, ale flesznęło! Znaczy ja też flesznęłem jak idiota, nie? Ona nie musiała fleszować. Miniona uderzyłem z W, widzieliście? Dobra, ty, ja pierdzielek, łatwo. Ty, spróbujemy z Ereczką jakieś zagranie. O, ty. O, to nic nie zrobiłem. To 200 IQ. Ha! Reklama! Zostaw ocenę pod filmem, suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live'y, które robię na Twitchu. No i gitarę, siema, elo. Także no, pierwsze polecę sobie Ludens Echo w sumie, wydaje mi się, że nawet będzie fajne. Jak jej przypieprzyłem, ty! Chyba te, mniej więcej za tyle co ona mi tymi dwoma skillami, także spoko. Uha! Bez na shortufa jej na pewno nie pokonam jeszcze. Dobra, pokczampik. Aż mu napiszę, ty. Ej, dobrze on gra tym bardem, bardzo kozak. Kozak, ty. Według mnie podobne to jest do kiedyś Aperexaj, tylko że Aperexaj miała skalę 1:1, a to nie ma i to jest takie... A to ma jeszcze Scaloda D fajną. A, czyli jednak fajne te obrażenia mogą być. Ty, to ma Scaloda D lepszą niż od AP. Gdzież porypane, to po co to grać pod AP w ogóle tą postać? Ty, ta postać naprawdę full AP nie ma sensu, ale ja zagram, żebyście wy nie musieli już. Za 300, no. Oj, 300 wlazły, to jest fajne. O kurde, i połowa cooldownu, ale to jest kozak. No nie, to już nie było kozak. Beautiful! O to chodzi, ty. No i pokczampik. Ja nie wiem, czy oni tu idą, sprawdzę sobie. Szli, ale trafiłem? O, trafiłem go! O ja pierdzielę! Nawet nie spojrzałem. Na asasynów to jest postać useless. Pod ten build, co ja gram. O kurde, a nawet nie spojrzałem, że tu jest ta Ewelinka, naprawdę. Przecież ona jest niewidzialna, haha! To i tak mnie nie widział. O ja pieprze, robili tego. O kurde, ty! Oho! Ja pierdzielę! To jest fun to play, ty. Ale dzięki, dzięki. Dobrze gra tym bardem strasznie, jaki to jest kozak. Dodawajcie go do znajomych, będzie boostował tajemnie. Haha, dobrze. No, dużo uderzy. Jak trafię, to... Ja pierdzielę! O nie, to nie siądzie. Ja pierdzielę, jakie to jest piękne. Mogliby jeszcze dodać, żeby się resetowało W na przykład tych Drake'ach i tak dalej. To byłoby już naprawdę 100% cechce. Ej, ta postać jest naprawdę dobra. Z tym, z Bardem to jest kozak. On da stuna czy coś, ja wtedy zawsze trafię. Nie wiem, chociażby na minionach, żeby tak działało, że jak trafisz, to wybucha i zadaje też tym dookoła. To wtedy pod AP to był... Tylko pod AP się chyba by tym grało. Chociaż nie, pod AD to też ma bardzo dobrą skalę. Ja pierdzielę, jakie hity! Jak to leje! Ej, dobra, wszystko co mówiłem na początku, że to się nie nadaje pod AP i tak dalej. Zamknij apę, gościu. Ale możliwe, że pod AD też by dużo biło. Jakbym zbudował samego Rabadona i full AD bym poszedł, też bym chyba dużo bił. O kurde, ten hit. Ale żem zagrał! Ja pierdzielę! Jezu! Ja chciałem flashnąć i docierkę do Ewelinki, a wiecie co zrobiłem? Gówno! Ej, to jest problem, jeżeli chodzi o Erkę tej, że to jest taki mały zasięg z tego, nie wiem, powinien być... Nie no, jak z W to byłoby za duży, nie? Bo CC-kiem mogą wbić, to byś tym stąd wchodził na ganka, ale... Zabiłem go! Ja pierdzielę! Snajper na godzinie 6, synu. Tu jest ta Oriana. Idealnie. No w niego to mało bije. Gdzie jest? Ja szukam swojego ludzika. Spokojnie, jestem tu. Nie mam mnie. No, w niego za 1000, za 600 to nie jest źle niby. Kozak. No nie wiem, jeżeli oni sura teraz nie dadzą, to chłopaki. Ale nie, oby nie dali, oby surka nie dali, bo naprawdę jest przyjemna gierka. W sumie, jak oni widzą, że my nie puszujemy, to wiecie, ja mam wysrane, czy my to wygramy, czy nie. Ale najważniejsze jest, czy dadzą sura chłopy, czy nie. Pierdziele, tu nie ma sura. Nie, panowie. Co to w dupę było? Ukradli to! Kabarecik. O ja pieprzę, ty. Bardzo ograł. Ty. Piękne. Ty, bo to będzie słowo. Ej, to Erka też ma tak... Jezu, teraz zauważyłem, ta Erka ma tak mały cooldown? Nie no, ona jest nawet spoko jednak, jak tak patrzę, bo... Ty, dobra, wszystko co mówiłem na początku tej gierki nie ma znaczenia teraz, jak tak sobie myślę. No bo... No jednak te skille nie są aż takie złe, ty. Erką wbijasz i możesz wtedy full combo wypieprzyć, wiesz. Za 2 koła wypieprzyłem w typa? Hello, darkness, my old friend. Jezus Maria. O kurde. Ta, to bazuka, nie snajperka. Nie, nie puszujcie jeszcze. Zabawa. Te hity, Boże. Ej, jak ja idealnie strzelam tym. O kurde, ty, nie zdążyłem ci pomóc. Z bliska się chcesz napieprzać? Ja pierdzie. Siema. Jaki hit, Boże, on ledwo to przeżył. Kurde, ale nie, podoba mi się, naprawdę, jak trafisz i masz te 3 sekundy cooldownu, dużo się da zadać, dużo. W sumie to nie jest taki, wiecie, dałoby się jeszcze więcej AP wycisnąć, nie wiem, same Rabadony, ale... Nie wiem, ten build spoko się wydaje. Patrzcie, farma, nawet gracie pod AP postacią, nie umiecie farmić. O! Ja pierdzielę, jaki hit. Ja bym go zabił na resztę. A, ten wyszedł z gry po prostu. Co? Pokczampik! Kawaryt, takie gierki to ja mogę grać nawet codziennie. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzielnie się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łeb.